14. edycję przesłuchań konkursowych festiwalu Kasubia Kantat. Myślę, że od przyszłego roku nie będziemy tego nazywali przesłuchaniami konkursowymi, tylko sceną prezentacji. Ale ta myśl przyszła mi zupełnie niedawno do głowy. Organizatorem festiwalu jest Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie przy bardzo pięknej współpracy Bytowskiego Centrum Kultury i Bytowskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Spotykamy się tutaj dzięki donatorom, z których największym jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Ma tutaj też swój udział miasto Bytów. Mamy też, już mi zaschnął gardle. Mamy też sponsorów. Od lat wspomaga festiwal przedsiębiorstwo Prefame, to Sława Dąbrowa i Drutek z Bytowa. W tym roku mamy jeszcze dodatkowego sponsora. Jest nim Natalia Schroeder. Zbieżność nazwisk nie jest tutaj przypadkowa. I też tu będzie wśród wysłuchujących w Żylinie. A przysłuchiwać się będzie prezentacją zacne i bardzo kompetentne jury. Robert Jaworski, przewodniczący. Oklaski, proszę. Robert z festiwalem związany jest od jego pierwszych edycji, może nie od pierwszej, ale drugiej albo trzeciej. Lider zespołu Żywiołak też prezentował się tu w ramach koncertów dodatkowych, rozmaicających ten dzień, wzbogacających. I też Robert zagra dzisiaj swój solowy koncert o godzinie 17. Pierwszy raz witam w gronie jurorów panią Natalię Zacharek. Antropolog, etnolog w swojej kierowskiej filharmonii. Jak to jest filharmonia? Kaszubska. I dalej mamy już też takiego naszego tradycyjnego jurora, antropologa, etnologa, doktora Karola Walczaka. I zasadą taką niepisaną jest, że na każdorazowej edycji, kolejnej edycji festiwalu w Żyli zasiada przedstawiciel zespołu, który rok wcześniej zdobył nagrodę główną. Tym razem wyszło na to, że jest to pan profesor Paweł Schroeder. Chodzi o przedstawienie pewnego obrazu, jak muzyka kaszubska ma się obecnie, w jakim kierunku podąża, w jakim kierunku podążają ci
muzykanci, muzycy, którzy inspirują się źródłowym materiałem muzycznym. Celem też tego spotkania jest rejestracja tych zjawisk, które się tutaj na tej scenie prezentują, rejestracja i wydawanie jej na płycie Kazuja Kanta.
Na zeloną łączkę, płyny ziemi.
Nie wytrwała, wybrana publiczności, bo wy jesteście wybrańcami, że mogliście doświadczyć tych wspaniałych emocji i wrażeń. I jestem pewien, że nie żałujecie tego i że będziecie dalej tutaj trwać. Zresztą na przerwie nie, ale po przerwie wrócicie tutaj ponownie. Do zobaczenia! Thank you.
Bez niej twierdzili i geniusz, nic zdziałać nie zdoła. Za pomocą tego ogniwa wiązała się alchemia z magią prawdziwą i boską, którą znowu od magii czarnej, przeklętej sztuki złego ducha, starannie odróżniano.